Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy was w prasówce! W ogóle Poland. To ona. Nie poznaj nic twarzy twej, zgodkuj. Oszkaluj i opluj. Rafał Brzozowski zrobił live'a z Edytą Górniak. A my go obejrzeliśmy. Chociaż trwało godzinę. Dla was wszystko. No zaczęło się od typowego komplemencików. Super wyglądasz, jeszcze lepiej śpiewasz, więc wszystko się zgadza. To wiadomo, no. Rafał bardzo zauroczony. Zauroczony mocno. Edit. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Tak. W szóstej minucie już poszło na grubo. Czyli Edyta, która teraz jest na jakiejś szczycie góry mieszka. W niebie. W niebie już. Zaprosiła Rafała, który, dodajmy tutaj, rozstał się niedawno ze swoją partnerką, co sam ogłosił. Zaprosiła go do siebie na majówkę, na ćwiczenia, śpiewania oczywiście. No i ogólnie lekcja. To przyleć do mnie, ja ci dam kilka uwag, posłucham tego, jak śpiewasz, jeśli masz jakiś muzyczny. Dla ciebie zawsze znajdę czas. No to przyleć do mnie w takim razie. Zaprosiła go do nieba. Do nieba go zaprosiła. No ona ma tutaj duże doświadczenie. W końcu 20 lat temu była na Eurowizji. I zajęła zaszczytne drugie miejsce. No tak. Dlatego teraz jest guru. I jak oni połączą siły, to się wydarzy. To się wydarzy, ale w ogóle ten live to był jakiś festiwal cringe'u. Przynajmniej ja go tak odebrałem. Bo Edyta jest taką kokietką, taką wiesz, ona uwielbia, nie lubię komplementów i później mów mi jaka jestem super. No i właśnie to się działo non stop. Nie lubię i nie umiem do końca przyjmować komplementów. No a Rafał jest Rafałem, nie? Rafał jest po prostu królem cringe'u i po prostu to jest silniejszy od niego. On nawet nie zdaje sobie z tego sprawy i to jest w sumie trochę słodkie. No ciekawe, czy się nie będziesz krępował przy mnie śpiewać, co? Nie. Live trwał godzinę, ale już w 10 minucie zaczęło się robić dziwnie. No bo jak jest Edyta, to wiecie, gdzie sfery, moce i tak dalej. No i okazało się, że Edyta tutaj powiedziała taką bardzo istotną rzecz, że jest bardzo wrażliwa. Owszem, tak, jestem osobą wrażliwą, natomiast jestem wrażliwa na piękno. Nie jest tak, że jestem wrażliwa w takim sensie, że jak zbliża się cień, to ja się rozpłaczę. To nie tak. To dobrze, że nie płaczę ogólnie, Edi, dlatego że cień dosyć często nam towarzyszy w życiu. Wiesz, na przykład ja, jak wstaję rano dać kotkom jeść, to też cień już mi od rana towarzyszy. I nie boisz się? Nie boję się. Ogólnie się nie boję. Bywają momenty jakieś bardziej przerażające, ale ogólnie tak w 95% nie boję się swojego cienia. No to... A ty jak? Wiele was łączy. Wiele nas łączy z Edytą, to prawda. A ty jak? Podobnie. Podobnie. Jesteśmy jak siostry właściwie. Jesteśmy trójką sióstr. Tak. Jak tam agentki. Odlotowe. Odlotowe agentki. To my. Pojawiło się tam też dużo smaczków, bo Rafał ogólnie, on ma teraz taką serię live'ów z osobami z Polski, które wystąpiły na Eurowizji i wcześniej miał live z zespołem Tulia. Pozdrawiamy Tulię. Tulia, dziewczyny, one nas lubią i szerują. One tam powiedziały coś takiego, przynajmniej tak Rafał to przekazał, bo nie oglądałem tam tego live'a, że oni mają jakąś tajną grupę. Julia na przykład powiedziała, że po konkursie założyli sobie taką grupę na jednym z komunikatorów. Dalej do siebie wysyłają jakieś informacje na święta, jakieś tam życzenia, coś tam sobie wysyłają. To jest też fajne, właśnie są takie możliwości. Ale o co chodzi z tymi życzeniami? Łańcuszki. Babcia wam wyśle, czy ciocia, jakiś taki, wiecie, obrazek animowany, jakiegoś gifa, coś tam, wierszyk. Tak sobie wklejają czasami, no, miło. O, i na przykład na Wielkanoc mogły takie być. Mogły, naprawdę mogły. Zajączek skacze po lesie, życzenia w świątecznym koszyczku niesie. Niech to będą dni owocne, bo to święta wielkanocne. Słodkie. Ja myślę, że Rafał mógłby to wysłać. Znowu wiosna w pąkach cała, z nią Wielkanoc zawitała. Wszyscy wspólnie się radujmy, śmiejmy razem i ucztujmy. Jak tradycja nakazuje, każdy jajkiem się częstuje. Z życzeniami więc śpieszymy, zdrówka, szczęścia wam życzymy. Aby słońce wam świeciło, chmurki wszystkie rozpędziło. I oni tak siedzą ci, wiesz, Michał Szpak, dokładnie tak. Tulia, nic innego to, nie mają to chyba międzynarodowa grupa, więc może Neta, ja myślę, że Conchita Wurst, wszyscy tam siedzą i po prostu wysyłają sobie życzonka. Rafał nie mógł się powstrzymać od non-stop mówienia Edycie, że jest aniołem po prostu. Ale ona nie lubi, to ona nie lubi. Bardzo się cieszę, że też pojawiłaś się gdzieś w moim życiu, także serdecznie ci dziękuję, teraz bym cię tutaj uściskał i przytulił, ale no nie mogę, bo jesteś daleko. Ona nie lubi ogólnie takich rzeczy.
Nie, nie lubię takich rzeczy. Nie lubię i nie umiem do końca przyjmować komplementów. Edith musiała oczywiście wspomnieć o swoim kanale na YouTubie, bo Edyta została youtuberką. My jeszcze tego nie omawialiśmy, ponieważ czekamy, aż będzie więcej materiałów na tym kanale, żeby jakby szerzej zrecenzować go. Utworzyłam kanał Akademia Przebudzenia, na której będę... Na tym kanale będę segregować takie tematy bardzo ważne, różnych zagadnień, które podejmowałam w rozmowach z ludźmi w live'ach przez ten ostatni rok, wspierając ich w tej transformacji Ziemi. Bardzo dobrze, bo tam będziesz miała też ludzi, którzy będą chcieli tego słuchać, będą chcieli ciebie słuchać. Akademia Przebudzenia Edyta Górniak. Edyta Górniak. No. Przebudźcie się. Także wake up, ludzie. Wake up, people. Także... Wake up, Lady Gaga, wypijająca krew dzieci. Wake up! A właśnie, a propos tego, że Edyta pisze takie rzeczy o Lady Gadzy, to tak. Bo ona z jednej strony pisze takie rzeczy, a z drugiej mówi, jak bardzo jest życzliwą i otwartą osobą. Bo ona kocha wszystkich ludzi. Tak, ona ogólnie kocha wszystkich ludzi, oczywiście poza tymi, których non-stop obraża. I posądza o coś i wymyśla jakieś rzeczy. Tak, tak. No, ale wiesz, kocham ich. Ale wiesz, że ten, kto się nie nauczy wrażliwości, odpada z gry. Kto się nie nauczy teraz być życzliwym i wspierać się wzajemnie w jakiejkolwiek kwestii, to odpada z gry. Tak, to już jest kolejny raz zresztą, gdy Edyta sugeruje jakąś noc oczyszczenia i że po prostu, nie wiem, będzie po prostu eliminować ludzi chyba. Chyba tak. No bo jak inaczej, i ona jeszcze jest taka przy tym, kocham ludzi, ale chyba po prostu niektórych powinno nie być. To odpada z gry. Tak, 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 ona to wszystko ubiera w takie, taką grę, no. Ale Rafał, wymsknęło mu się. Może to przypadek? No. Może... Coś w tym jest, że on musi pojechać na Eurowizję. Od początku, kiedy tylko ta decyzja była, że ja muszę pojechać. Nie w tym sensie, że chciał pojechać, że spełnił marzenie, tylko że no, musiał pojechać. Muszę pojechać. To jest jego po prostu cel życiowy. On został po to stworzony. Po to go Jacek Kurski ulepił z gliny. Tak, laboratorium. Tak. Zaczęło się od tej Akademii Przebudzenia, no, ale później musiała wejść na... No my cały czas na to czekaliśmy i to, a było, to było pewne. Sam koniec, ale musiało się wydarzyć. Tak. Weszła już rozmowa o życiu międzyplanetarnym, ponieważ dlaczego miałaby nie wejść? Czy będziesz miał odwagę i chęć porozmawiać o życiu międzyplanetarnym? No Rafał też jest trochę taki oderwany, ale w taki inny sposób. Inny taki sposób. Swój, taki dziwactwa cringe'u właśnie. I nawet on załapał, nie? Że jakby... Girl. Ja z tobą zawsze chętnie porozmawiam na każdy temat. Także jak tylko mówisz, przychodzę i rozmawiam. I słuchaj, to jest fajna sprawa, dlatego że wiele rzeczy też gdzieś tam przeczytałem i wiem. To nie jest tak, że ja znam to i tego doświadczyłem i mogę powiedzieć, że to jest prawda, ale jest parę fajnych, ciekawych wątków i teorii, których można zawsze ruszyć, puścić w obieg i w ruch i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Także bardzo chętnie. Słuchaj, ja dla ciebie zawsze. Oczywiście nie odbyło się bez komplementów, że przystojny, że wiesz, że tutaj... No ja tutaj komplemencik za komplemencik. Lika for Lika. Mhm. Jakbyś nie był taki przystojny, to nie wiem. Wow. Dobra. Lika 4 Lika, to już mają dwie randki przed sobą. Tak, no bo najpierw na majówkę przyjedzie, na szkolenie i przywieźnie jej walizki. Tak, było jeszcze, że walizka. Bo best friend... Joasia Krupa, ja jeżeli to friend. Oglądasz, to pozdrawiamy. My best friend. She's a really bad bitch. To jest też w sumie jakieś ciekawe. Bo Edith była chyba u Krupy, tak? No tak, i no, coś myślałem. Się wydarzyło takiego, że Edith wróciła bez walizki. Nie. Może po prostu wyszła po bułki i nigdy nie wróciła. Wiecie, bo się zagubiła w kosmosie. Tak, statek po nią więc ta była taka... wyszła jej do tej Polski, nie? Tak. I gdzieś ta walizka gdzieś też zaginęła, więc Rafał jako... Nie wiem, jakiś bagażowy, rozumiem. Niby szkolenie, ale przywieź mi walizkę, nie? Tak, koleś. Dokładnie. No bo dawaj. Wszedł temat na koniec na światło. Światłość? Światło za plecami, bo Edyta jest tak naenergetyzowana. Tak, bo ona ma taką moc, słuchajcie, na tej górze, w niebie. Że jak ona dotyka telefonu, to są błyski jakieś właśnie o rzeczy. Są strzały. I trochę musiałam wyciszyć energię własną, bo to samo mi się dokładnie zdarzyło kilka dni temu, jak robiłam mojego live'a u siebie. To też na początku były piksele, coś tam i ja mam taki ładunek energii, bo ja go tutaj się ładuję cały czas w górach, w medytacjach i tak dalej. Mam taki duży, że faktycznie wchodzę, wszystko strzela, a wiesz, co nie dotknę. Więc czy przygotowałam tak, że muszę się przesłać dużo światła, to się zatkał kanał po prostu. To nie jest tak, że ona, wiecie, tam jest po
prostu na górze jakiś słaby zasięg czy coś. Ona nie korzysta z internetu, bo wiecie, o co chodzi z tym internetem. To jakiś Wi-Fi to jest. Wiecie, ona po prostu ma moc. Tak. Ma w sobie moc i czasami ma jest tak dużo, bo ona powiedziała, że już bywało tak, słuchajcie, jak ona robi te live'y, czasami przerywa, bo jest za dużo tej energii, mocy. Tak. Mhm. Za dużo. No. Za dużo. Trzeba zmniejszyć tę moc. Oni strzelają komplementami. Ona o nim już taki przystojny. Ale strzelanina. Ten spędzą razem co najmniej dwa razy czas. U niej na górze w niebie. Mhm. A później... We dwoje. Single. Single. No i jest pytanie, czy po prostu oni się mają ku sobie. Gołąbeczki, myślisz? Może. Gołąbeczki mocy. Ale gołębie to nie, kosmiczne. Wiesz? Była ostatnio jakaś inba, że był jakiś... ktoś oskarżył kogoś, że jest robotem gołębiem, że przesyła i jakiś na zwiady, jakiś szpiedzy. Indie, Pakistan chyba, jak tak grupa była. Może być, tak trzeba uważać. Więc z tymi gołębiami to mnie... Trzeba uważać, tak, słuchajcie. No, ja myślę, że to jest super pomysł ogólnie. Jeżeli zastanawiam się, jakiś pomysł na 2021 rok, no to ewidentnie romans Brzozowski-Górniak, ale też musi być jakiś singiel koniecznie. Wspólny. Wspólny. Mhm. Tak blisko, tequila ila, ciebie. Tak blisko, tequila ila, ciebie. Kciuki, kciuki, kciuk. Kciuki, kciuki, kciuki. Kciuki, kciuki, kciuk. Kciuki, kciuki, kciuki. Kciuki, 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 kciuki. Pozostając w internecie, no słuchajcie, drama na maksa po prostu. Tak, jest nie drama. Nie można być zawsze kolorowo, dobra? Ustalmy. Rosati kontra Rusin. Kto by się spodziewał tego? Jakby, dlaczego nie? Ale dlaczego nie? Mamy 2021, ale musimy się cofnąć w czasie. To nigdy się nie skończy. Never. Ta noc Oscarowa. Już były nowe Oscary, ale cały czas wszyscy pamiętają poprzedni. Mniej więcej rok temu. Wszyscy cały czas żyją tym poprzednim rokiem, bo Kinga Rusin, impreza pooscarowa. Jej best friend. P2P. Jeżeli she's a really bad bitch. Jeżeli wybudziliście się ze śpiączki teraz, to macie tutaj nasze... Nasze wideo na ten temat. I słuchajcie, z jakiegoś powodu po prostu Plejada rozmawiała z Weroniką Rosati i postanowiła ją zapytać o imprezę pooscarową, na której była Kinga Rusin ponad rok temu. Jakby. No właśnie chyba z tego powodu, bo jakby... Żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło. No, i wydarzyło się. Tak to dzieje się. Cytują i mówimy o Plejadzie, mówimy, czyli się jakby... Tak to dzieje się. Tak to dzieje się. Moja przyjaciółka pracowała przy tej imprezie i była trochę zła, kiedy to wszystko zobaczyła. Wszystkim zabierają telefony na takich imprezach. Zresztą nie tylko na imprezach. Jak wchodzi się do znanej restauracji w Los Angeles... Angeles, przepraszam. Okay. Obsługa zakleja aparaty w telefonie. Absolutnie nie można robić zdjęć. Kiedyś była z przyjacielem na kolacji, który miał kartę członkowską w jednej z restauracji, w której bywają gwiazdy. Stars! Jeden z jego znajomych zrobił zdjęcie, czego efektem było zawieszenie członkostwa. O mój Boże! Nie mógł więcej pójść do tej restauracji. Do tej restauracji? Konsekwencje, łamania sekwences. Konsekwencje. When you're gonna realize. You're gonna leave this message. Listen, listen. I olfaktoria, nawet cały. Ciekawe, czy nas dostaniemy pismo. Mam nadzieję. Ale dobra, poczekaj. Nie. Dziś do więzienia. Do pisma to idziemy na nas. Łamania tych zakazów są ciężkie. Chyba się wszyscy zgodzimy. Amerykanie bardzo tego przestrzegają. Jeśli jestem na imprezie, na której nie można robić zdjęć, to ich nie robię, a niektóre z nich byłyby naprawdę ciekawe. Okej. Okay. Po prostu Amerykanie szanują prywatność gwiazd. Stars. Nie wiem, czy się zgodzę z ostatnim zdaniem, czy Amerykanie i paparazzi amerykańscy tak szanują prywatność gwiazd. Nie wiem, co gwiazd. Na to Britney Spears. I zwłoki gwiazd, które były fotografowane, później były w gazetach. Nie jestem przekonany, czy to ostatnie zdanie było prawne. No, ale jakby wbiła szpilę. Spodziewam się czegoś mocniejszego. Ja też, ale mówiąc. Wiesz, Weronika Rosati tak, nie wiem, oszczędnie. Czy ja myślę, że bardziej ona niż wbić szpilę chciała po prostu przy okazji pokazać, jaka jest fajna, tak. Jaka jest dojrzała, tak. Jaka jest bardzo Hollywood, a ty nie. A z Kingą Rusin jest ten problem, albo i nie problem, że jeśli powiesz coś o Kindze Rusin... To jesteś martwa. Kinga Rusin podejdzie pod twój dom i spali ten dom i całą okolicę. Jeżeli ona jest w stanie zagryźć rozenek, no to jakby tak. Nie ma żadnych już skrupułów. To prawda. Do Weroniki Rosati.
Weroniko! Nie powielaj, nie propaguj nieprawdy i nie naruszaj moich dóbr osobistych. Sama publicznie walczy z oszczerstwami i manipulacjami na swój temat, więc nie wiem, dlaczego tak postępujesz. Porównania i sugestie pod moim adresem w twoim wywiadzie dla Plejady są... niedopuszczalne. Na imprezie pooskarowej, tak, cały czas o niej mówimy, tej zeszłego roku, w której brałam udział... w zeszłym roku! Nikomu nie zabierano telefonów i nikt z nas ich tam nie użył, ani otwarcie, ani pokryjomu. Nie wiem, coś pamiętam minęło. Nie robiłyśmy sobie zdjęć z Adele na imprezie, tylko po imprezie. Kinga. To były zdjęcia pozowane, co chyba widać. A Adele osobiście wybierała później najlepsze ujęcie, wyobrażam to sobie. Adele nie mogła iść do domu po prostu. O, no nie, please. Please, Kinga. Please, Miss Rusia. Adele. I'm Kinga from Russia. Si, yes. Please, nie. Nie, to odwrotnie było, to Adele ją prosiła. Aha, okay. Please, Miss Russia, give me telefon. My telefon. Nikt na tej imprezie się na nikogo nie gapił. O Jezu. Tylko wszyscy po prostu dobrze się bawili. Tak, oczy szeroko zamknięte. Z szeroko zamkniętymi oczami. Była tam też, ta? Nikt nie wyniósł żadnych poufnych informacji. Ale może dla ciebie chodzenie w kapciach na imprezie jest informacją poufną. Bla, 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 bla. PS, to przykre, że tak postępujesz, bo ja... by nie dać pola do jakichkolwiek ocen czy spekulacji, nigdy nie komentowałam twojego życia, mimo że byłam o to proszona. Nie komentowałam też twojej relacji z Harvey'em Weinsteinem. To jest, wiecie co pod tytułem? Nie powiem o tobie żadnego złego słowa. Nic do ciebie nie ma. Domyślcie się. Nie powiem nawet tego, co mówią wszyscy inni, czyli, że jesteś zwykłą o. To jest to właśnie. To jest to. No to jest to. Nie zrobię tego, tak, nie powiem tego. Total passive aggressive. Ja myślę, że Kinga Rusin ma medal w tej dziedzinie. Ona, tak, ona jest Miss Passive Aggressive. Miss Passive Aggressive, no. Na to Werka udostępniła na swoim stories swój wywiad do Plejady, gdzie wspomina o imprezie pooskarowej, gdzie była Rusin. Dodała taki podpisik. Swipe up, link do wywiadu, polecam przeczytać całość i ze zrozumieniem, żeby uniknąć kolejnej sztucznej dramy. Hi, hi, hi. Tutaj zróbmy stop na chwilę. Stop right now. Thank you very much. Za chwilę zróbmy thank you. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć w tym momencie, że plotki o różnych gwiazdach robiących różne rzeczy, nie wiem, czy to za kasę, czy to dla jakichś wpływów i tak dalej, jest ich mnóstwo. Ale ich się zwykle nie mówi, ponieważ nie ma na to dowodów. Bardzo łatwo w ten sposób kogoś po pierwsze zranić, a po drugie oczernić. I konsekwencje tego mogą być różne. Tak, więc Kinga Rusin po prostu postanowiła jedną z takich plotek, na które nie ma żadnego potwierdzenia z tego, co jest mi wiadome, postanowiła po prostu a tak se rzucić w PS-ie. Będziesz wiedziała, że nie zaczynasz ze mną, malutka. Rosati jednak nie była taka hi-hi-hi ostatecznie. Musiała widocznie, wiesz, przemyśleć sobie, wszystko przeanalizować. I wypowiedziała się w rozmowie z Pudełkiem. Sprawę wpisu na Instagramie Kingi Rusin na mój temat przekazałam moim prawnikom i oni zdecydują, co dalej z tym zrobić. Ja obecnie nie mam czasu na dyskusję na takim poziomie, bo jestem zajęta próbami, przygotowaniami do nowej... międzynarodowej production, bitch. Ja ciekaw jestem, jak ona idzie do sklepu czy coś, czy jest po prostu I'm so famous i poproszę te buraczki. A pani... Okej. To ty dzwonisz? No dobra, Weronika, wszyscy ci zazdrościmy, jakby luz, nie? Jesteś super, jesteś mamy to. Mega piękna, zdolna, znana. No i tak jest, i no. I super, naprawdę jesteś ekstra. Ale mnie też ciekawi, że to ten, jej prawnicy są jakimiś jej kontrolerami. Spowiednikami. Nie, ale bo ona nie wie, co ona nie wie, co dalej będzie. Prawnicy zdecydują. Jestem zajęta. Róbcie, co chcecie. No, no masz sztab pewnie. Zróbcie nią, co chcecie. Wiecie, co z nią zrobić. A najlepsze jest to, że Kinga w ogóle gdzieś jest na Malediwach leży. No nie wiem co. I ona po prostu, wiesz, ta postać. Ej, ale totalnie, no jak tak samo przecież, jakby to jest cykl, nie? Uderzający się. Ale ja ciekaw jestem, co na to wszystko Peja. Co wszystko na to Peja? Peja czas zapytać. Przecież on miał beef z Rusin lata temu oraz Rozenek. Rozenek. To był kolejny beef. Myślę, że trzeba ich spytać. Bo to jest, zauważyliście, że to są takie cykle.
Bify co tak 2 lata, Kingi Rusin tak śpiewałem 2-3. Z nowymi osobami i publicznymi. Jada. I wtedy nagle wiesz, tequila, wiecie, jestem tequila, ile, a później znowu, nie? Już tak się znudzę się, jestem taka, jedziemy z tym. Którą teraz? I tak idzie po tym Instagramie, tak robi, albo losowanie robi. No tak. Rosati. Zaczynamy. Mama ginekolog. Mama oraz ginekolog. Dwa w jednym. Dwa w jednym. Tylko, że nie jest ginekologiem. No, jest tam w trakcie, już prawie, no. Już prawie, tak blisko. No, tak blisko. Mama ginekolog udostępniła na swoim Instagramie takie oto zdjęcie, teraz widzicie. No, kobieta w kostiumie kąpielowym, jakby wiecie. Jest takich, wiecie, milion na Instagramie. Podejrzewam, że wszyscy widzieliście kiedyś to, nie wiem, w lustrze. Albo na żywo nawet. W lustrze. A w lustrze to nie jest na żywo, to jest w lustrze. To jest inna rzeczywistość? No tak, to jest w lustrze. Nie oglądałeś Treinta Monedas? Nie przypominaj. I napisała mama ginekolog tak. Czekałam z tym zdjęciem. Uśmiechnięta buzia. Ciekawa jestem waszych reakcji, bo myślę, że to zdjęcie jest zaprzeczeniem Instagrama, a zarazem taką jego kwintesencją. Ale chcę także napisać coś od siebie. Jako lekarz jestem za tym, abyśmy byli zdrowi, fit i mieli prawidłowe BMI. To jest ważne. BMX. To jest ważne, bardzo ważne dla naszego zdrowia. Jednak zdrowe ciało to nie znaczy idealne zdjęcie na Insta. Jako lekarz nie mogę także patrzeć na tą instagramową ortoreksję i modę na bycie fit i pokazywanie idealnych ciał. To znaczy nie mam problemu na nie patrzeć, ale mam problem, że jest to promowane jako zdrowe. Z perspektywy ginekologa mogę powiedzieć, że nieposiadanie tkanki tłuszczowej kobiety w granicach BMI do 18,5-25 jest wręcz szkodliwe, niekorzystne dla rozrodczości i zdrowia układu rodnego. Dziękuję, niebieskie serduszko. Powiedziałam swoje, rozłożone rączki. Kapkunka. 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 I tutaj, okej. Czyli takie fajnie. Body positive. Tak, i jakby okej, fajnie. Dorosła kobieta, która nie ma rozmiaru zero, pokazuje i ma jakby wykształcenie medyczne, pokazuje siebie, co w dzisiejszych czasach wymaga odwagi. Umówmy się, jak nie masz rozmiaru zero i się nie wpisujesz w kanony Instagrama, żeby pokazać po prostu swoje normalne ciało. I pisze o tym, ma bardzo duże zasięgi i według mnie super. No ale odezwała się Ewa Chodakowska. Nikt nie pytał, pojawiła się i ona. Oj, Ewcia. I napisała. Wiesz, że cię kocham, ale muszę to napisać, serduszko. Norma u kobiet zdrowych i zdrowych fit. Ja tak robię głośno, bo ona dużo tych zwraca uwagi na tak kapsy. Trenujących regularnie latami, zdrowo się odżywiających, regenerujących się, broń Boże, nie na dietach, cud głodówkach, etc. Zaczyna się od 16%, serduszko. U kobiet nie trenujących, owszem, zaczyna się wyżej. Zgadzam się co do jednego. Pozowanie do zdjęć, przyjmowanie fitness plus nie musi mieć nic wspólnego ze zdrowym stylem życia. Zdrowy nie jest test przesada. Żadna skrajność nie jest dobra. Babki, serduszko, pamiętajmy o tym. Można się wpieprzyć w niemałe tarapaty, ściągając nierealne cele. Podobnie jak można wejść w głębokie bagno, gwiżdżąc na zdrowy styl życia. Fit styl życia jest zajebiście zdrowy. Chyba ze zdrowym być przestaje, ale wtedy już nie jest fit. Mówi to 40-latka z wynikami badań jak u dziecka. Nie demonizujmy zdrowego stylu życia. Albo przynajmniej zacznijmy rozgraniczać jedno od drugiego. Dobra, już dalej nie mam siły tego czytać. To jest taki skrót, wiesz, jak na przykład jest jakiś artykuł i oni tak po prostu jakieś fragmenty tych wywiadów pogrubiają tak i w ogóle, żeby jak zwrócić uwagę, tak przykuć twoją, to ona po prostu, wiesz, dlatego te kapsloki, tak? Ja myślę, że to jest jakiś generator postów Ewy Chodakowskiej. Że ona ma program po prostu robot? Opracowany i po prostu to się dzieje, ponieważ te wszystkie posty są w miarę podobne. Możliwe. Ale mama ginekolog odpowiedziała. Bo mama ginekolog jest trochę jak Kinga Rusin. Też ma takie momenty, że się wkurwia w sieci i po prostu jedzie już. Mm-hmm. Może nie skurwia, ale jedzie. Okej. I odpisała Ewce. Droga Ewo. Ale bardzo skracasz dystans. Rozumiem, że to twój styl i przenośnia. Ale poza tym, że raz widziałyśmy się przelotem i zamieniliśmy 3 zdania o Grecji, to uważam, że obie o sobie niewiele wiemy. Więc ciężko mi zrozumieć, że mnie kochasz. To było dobre.
Rzeczywiście, obie promujemy zdrowie. Zależy nam na zdrowiu naszych obserwatorek. Jednak sposób dojścia do tego zdrowia jest nieco inny. Nie oceniam i nigdy nie oceniałam osób, które chcą być wysportowane jako niezdrowe. Ważny jest jednak powód, dla którego ktoś chce osiągnąć daną sylwetkę. Niestety, muszę to napisać, nadmiernie wyćwiczone mięśnie brzucha nie są korzystne po menopauzie, gdy zaczynają się problemy z statyką narządu urodnego oraz trzymaniem moczu. No i tak dalej, i tak dalej. I widzicie ten post. No i mama ginekolog na tym poziomie już przestała się tym zajmować, bo jakby odpisała jej. No tak, jakby, to odleciała. Tak, odleciała sobie do swoich rzeczy. No ale Ewa dalej tam rozmawiała. rozmawiała dalej no, z bo jak już się uruchomiło tego bota, no to jedzie. Chyba tak. Mama ginekolog dalej sobie żyje, w ogóle wiesz, ma jakieś swoje rzeczy, odbiera porody, robi jakieś tam inne, wstawia posty na Insta i w ogóle ma dalej życia. Ewa Chodakowska cały czas jest w tym temacie, że ludzie hejtują zdrowy tryb życia. Nie pisz mi, ale po co? Bo gdybyśmy nie walczyły o nic, to do dziś nie miałybyśmy praw wyborczych. Hejt zdrowego stylu życia! Temat jest mi bardzo dobrze znany. Od podszewki. Z tą różnicą, że ja się nigdy tym nie przejmowałam. Wiedziałam, że docinki wynikają ze słabości, złośliwości, braku wiedzy na dany temat. Czy nadmiernej troski. To tatulka mojego. Żeby było jasne, nie mam na celu wszczynania walki. W moich interesach nie leży budowanie frontów. Nadstawianie bojowo przeciw sobie żadnych grup. Brzydzę się każdą formą hejtu. Każda forma hejtu to przemoc. To projektowanie swoich słabości na innych. To zaburzenie. Dlaczego krzyczysz? Bo ona pisze wszystko. No, ja do niej pyta. Do niej ją pyta. Dlaczego jej krzyczysz? Bo to jest przemoc. Ja czuję się ofiarą przemocy w tej chwili. Bo cię wkur... Darzę jakąś sympatią Ewę, po prostu ja jej trochę współczuję, bo ona w pewnym momencie jakoś tak, nie wiem, jakoś tak dziwnie po prostu wpadła w dziwne miejsce. Mhm. I nawet ja mam wrażenie, że ona, wiesz, że ona chce dobrze. Tak, ja myślę, że ona chce dobrze. Tak naprawdę. Naprawdę ona chce dobrze, no nie do końca to wychodzi. Wie jak to zrobić, żeby być zrozumiana poprawnie, tak mi się wydaje. I ona tak właśnie też stara się, żeby to wyjaśnić, ale to wyjaśnianie tylko pogarsza sytuację. Tak, tak. Może czasami lepiej już odpuścić. Po prostu zająć się sobą. O Jezu, myślę, że Ewa to bardzo dużo razy usłyszała, ale nigdy się nie przejęła. Jakby wiecie, nic tutaj się nie wydarzyło, to są tylko jakieś słowne psztyczki, to też takie delikatne, na przykład w kalibrze, wiecie, Rusin Rosati, gdzie jest straszenie już sadami. Ale mama ginekolog zrobiła tutaj u mnie plus jeden ma. Po pierwsze o post, no bo jakby fajnie, według mnie takie posty są cały czas bardzo ważne. A po drugie, jak wytłumaczyła, że skraca dystans i że... Dystans, please, okej? Tak. Czy my nie zabieramy tutaj głosu, co tutaj mama ginekolog, team Ewa Chodakowska, jakby nie zabieramy głosu, bo sobie gadamy po prostu o przepychankach dwóch pań z telewizji i internetu. Więc i tak tyle, no, w formie żartów. My jesteśmy medium, okej? Okay? Tak. Wszyscy dowiedzą. Ty jesteś właściwie. No dobra, ja. I wszyscy to wiedzą, ale ja nie mogę tak, wiecie, wszystkiego zdradzać od razu, bo to by było zbyt proste. I zobaczymy, czy traficie, z kim będzie miała Kinga Rusin następny beef. Spróbujcie strzelić. W komentarzku. Hmm? Przenosimy się do Rewi, a tam po prostu Manuela. Chyba wiecie, o kogo chodzi, prawda? No, niektórzy mogą być młodsi. Manuela Michalak na podbój kosmosu. Manuela Michalak to jest gwiazda pierwszej edycji Big Brothera. Mam tej na myśli fajnej. Tej prawdziwej. Tak. Może było to 50 lat temu, ale co z tego, skoro teraz Manuela jest w Rewi, to znaczy, że było warto. I śmiechu nie da się zapomnieć. To prawda. To prawda. Super był ten śmiech. Gwiazda pierwszego Big Brothera kruszyła nim mury. Jezu! Tak było. Spędzali, ale robili testy. Mur chiński też tak zburzyła? No nie, nie pojechała nigdy do Chin, bo zabronili jej tam wjeżdżać. Na fali tej popularności Manuela wystąpiła w dwóch filmach. Tak było. Gulczas, a jak Gulczas myślisz? Oraz Irek, kosmiczna nominacja. Tak było. Bardzo dobre filmy. Bardzo dobre filmy. Nie, nie wiem, dlaczego nie były nominowane do Oscarów. Prowadziła maraton uśmiechu, a teraz 20 lat po swym debiucie zamierza ruszyć do gwiazd. Zgłosi się do programu kosmicznego hashtag Dear Moon Crew, żeby polecić wokół księżyca. Nie samotnie, a w towarzystwie. Trzy kropki. Japońskiego miliardera. Yusaku Maezawy. Japoński miliarder. Dlaczego nie? Ja bym chciał poznać japońskiego miliardera. Sugar, japoński miliarder. A co? Najpierw chcę zrzucić parę kilogramów i nauczyć się japońskiego. Ciekawe, czy śmiechem uda się jej nawiązać kontakt z obcymi cywilizacjami. Śmiechem? O Jezu, ale to było dobre. Jakby stało się śmiechem. Śmiechem.
Smietana. Smietana. Jakby okazało się, że kosmici tak się porozumiewają. Śmiechem Manueli. Super to by było. Tak, to było akurat super. Wtedy jak dla mnie mogliby po prostu przejdziemy. Dla mnie i tak mogliby przejść. Znaczy tak, no wiem, gadam sobie. Ja się cieszę, mam nadzieję, że powstanie z tego reality show. Jak ona jest totalnie, z japońskim miliarderem. Tam dryfuje gdzieś. I razem z japońskim miliarderem. I mam nadzieję, że się nie nauczy japońskiego i będą się porozumiewali na to mogłaby być taka parodia grawitacji. O Jezu. I ona w roli Sama Drabuloko. No. No totalnie. A w międzyczasie jeszcze, nie wiadomo, mogłaby nam wpaść na przykład. Na górniak. Bo to będzie jak, w kosmosie przecież. Jak będzie latała z Rafałem. Tak, razem na randce. Podwójna randka. No, randevu. W kosmosie. Nasze randevu. No jak dla mnie super, ja jestem na to gotowy i po prostu dajcie mi tylko znać kiedy i gdzie. Na deser mamy dla was Kasję Cichopek-Hakiel. 39L nie. W nawiasie. Kasia Cichopek-Hakiel. 39L w nawiasie. Przecież to jest Catarzyna Cichopek. Co to jest? Catarzyna Cichopek. Zapomniałem Catarzyna Cichopek. Umówmy się. To zdjęcie, to właśnie po prawej stronie, no niestety musieliśmy zamazać tutaj krok, bo było pewne tutaj wybrzuszenie. Jej wzrok. Ona już wie w tym momencie, że to nie jest dobre zdjęcie. To tak, nie jest korzystne zdjęcie. Tak, ona już wie, co się wrąbała. No ale wiecie o tym sami przecież. No, to nieważne płeci wszystko. Kto robi tak zdjęcia, że po prostu ta główka jest taka mała. Tak, tak. A jakby, nogi takie wielkie. Tak, jakby ktokolwiek by miał tak zdjęcie, wyszedłby niekorzystnie, umówmy się. Mówi się, że w Tybecie jest zakon lamów, którzy praktykują specjalny zestaw ćwiczeń cofający starzenie organizmu. Mnisi, mimo swojego podeszłego wieku, wyglądają na młodzieniaszki. If I can turn back time. Kasia też tak chce, dlatego stara się ćwiczyć tak jak oni. Zestaw ćwiczeń ma na celu poprawić mikrokrążenie organizmu, skupić się na punktach energii naszego ciała, które buddyści tantryczni nazywają czakrami. Ale to niech uważa z tą mocą, bo może wystrzelić. Jak łedyty, tak. No. Brzmi magicznie i nie ma badań, które wprost potwierdzałyby skuteczność tych właśnie ćwiczeń, ale nie szkodzi spróbować. Aktorka ćwiczyć rzeczywiście wygląda piękniej młodo. Ona jest w tym zespole? Pięknie. Tak, ona teraz przejęła, bo tam ci się już pokusiło. Bo już się pobili. Pobili się. W tym Zakopanym. Może ktoś zginął nawet, bo nie wiemy tego. Nie wiemy, się zapsikali gazem. I teraz ona wjeżdża tutaj i z Hakielem. Bo to nasze święta, nasze święta. Ja tutaj nie ją widzę w tym repertuarze. Ja też. No. Treningi wyglądają jak ćwiczenia jogi. Gwiazda M jak miłość na macie w swoim mieszkaniu wygina ciało. Prężyła się. Wyginam śmiało ciało. A potem skupiała na relaksacji, która jest tu bardzo ważna. Wszystko udokumentowała i pokazała na swoim koncie na Instagramie. Było na co popatrzeć. Po prostu nie wiem, kto to robił, ale ci ludzie w Super Expressie nie mają. Po prostu jakby, było, jeszcze ten tekst. Było na co popatrzeć. Takie jeszcze brakuje takiego, wiecie, motki. Wink, wink. No, tak. Nie, bo tak samo ty tutaj to z tymi piersiami, nie? I kroczem jeszcze tutaj. Jesteśmy dorośli chyba. I know, chyba wszyscy wiemy, o co chodzi w tym materiale. Tybetańskie, co? Tak. Co tam chodzi? Dajcie tyce Cichopek. Trochę to jest smutne jest. Ale z drugiej strony. Się pośmialiśmy. Co nasze, to nasze. Niniejszym tytuł This Bitch tego odcinka przyznajemy... Manueli. Za to, że jest gotowa lecieć w kosmos. Dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Z miliarderem japońskim. Dziękujemy ci, Manuela. Nieś, zabierz ze sobą ten order. Tak. Kosmitom pokaż. I się pokaż, oni wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, oglądają nas przecież. To była prasówka. Teraz końcówka. I czas na... życzonka. Zbieranie życzonka chyba. Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji nowej fryzurki. Moich urodzin. A to w tym tygodniu wypadają? W dzień premiery. W dzień premiery wypada? To jest twoja urodzinowa prasówka? Ja nie wiem, ja nigdy nie patrzyłam w kalendarz jeszcze. Przepraszam, lo siento. Przepraszam. Przepraszam. Ale wybaczysz mi? Nie wiem, zastanowię się. Nie, musisz teraz. Albo nigdy. Będę musiał ci chryńską zaśpiewać? No. Wybaczam ci. Dziękuję. Dobra, już cicho siedź. To jest czesna życzonka. Wszystkiego najlepszego z okazji 94 urodzin. Życzę ci 100 lat.
Dobrze, dziękuję. No, i to... Łącznie z tą. Wiem, domyślam się. Domyślam. A już nie przeszedłem limitu? Czego? W wieku? Nie, zbliżasz się. Może oddam. Oddaj ze dwa latka. Dobra, czego życzymy brzozowskim górniakom? Owocnej randki. W niebie, u Edyty w niebie. No żeby była moc. Żeby ta energia, której ma tak dużo Edyta, żeby się podzieliła. Przyszyła Rafałka, bo ona mówi do niego Rafałku. No tak. Mentorka. 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 Wiecie żeby czego? Tam przyszła Rafałka i żeby się świetnie bawili. Rusin Rossetti. No ja mam nadzieję, że tam jeszcze się zadzieje. Ja myślę, że to już jest koniec. Tak jak samo, jak te wszystkie poprzednie bify. Pokręcą trochę i wszyscy udadzą, że zapomną o tym. Ja nie wierzę, że coś dalej. Poczekamy. Kinga Rusin pójdzie w sen Godzilli i przebudzi się za dwa lata znowu. I znowu jakaś osoba. Mamie ginekologii Chodakowskiej. O Jezu. Żeby się lepiej poznały. Żeby na jakąś kawcie poszły. Tak, bo pogadały o tej Grecji. Bo Ewa by chciała chyba. Bardzo by chciała, kochana. Tak się zaprzyjaźnić. Ona chce mniej dystans, więc musicie podejść bliżej. Mamo ginekolog, bardzo prosimy się przytulać do Ewy. No. A Manuelce z Big Brothera? No koniecznie, żeby poleciała jak najszybciej. I tego reality show życzę, tak, prawda? Ale, nie oglądał. Ale też, żeby wróciła do nas. No tak. Tak, a koniecznie, żeby tam była bezpieczna i w ogóle. I śmieszna. I śmieszna, zawsze Manuelka jest śmieszna. Super jest Manuelka. Ale tak pozytywnie bardzo. A Casik i Hopek? No. No udanych treningów. Też, żeby była szczęśliwa, bo ona też jest, ona jest też śmieszna, ale inaczej. Tak, inaczej. No i żeby ci Tybetańczycy, wiecie, docenili ją. Myślisz, że oni wiedzą o tym, co ona wyprawia? Myślę, że już do nich dotarło. Że przeczytali w Super Ekspresie. Przeczytali. Kochani, my się już z wami żegnamy. Dziękujemy wam za wspaniałą prasóweczkę i zapraszamy do prasówki po prasówce. Kapkunku. Bo tam na przykład będzie zrozumiałe, czy trochę zrozumiałe? Śmiechu, trochę smutku. Tak, naprawdę. Coś bo takie mamy tematy. I horoskop. No. Także link w komentarzu przypiętym na dole. I dziękujemy, kapkunka. Kapkunka. I życzymy miłego tygodnia. Click, click, empty. Click, click.